Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci. Zapraszam w nowym filmiku, w którym przedstawię Wam nowego kolegę. Żółwia Ninja, Leonardo oczywiście. Jedna z figurek od Playmobil, a właściwie Funko. No i cóż, Żółw Ninja do zbierania, znaczy figurki do zbierania oczywiście, tym razem Ninja Turtle, czyli Żółw Ninja, tak jak mówiłam. No i Leonardo to ten, który właśnie jest z niebieskimi tutaj, z niebieskimi elementami. Także, no cóż, bardzo fajna figurka dla dzieciaków od 5 roku życia wzwyż. Cóż dalej? Mamy oczywiście tutaj trzy elementy, mówią, z czego dwa będą to dwa jego miecze. No i sama figurka jest strasznie duża, trzeba przyznać, w porównaniu do innych figurek Playmobil. Także no, zaraz się przekonacie, potem porównamy z figurkami od Playmobil takimi zwykłymi. Mamy tutaj jeszcze inne, mamy Leonardo, Michelangelo i Shredder, czy ktoś tam. Także są jeszcze inne elementy, inne figurki, które można zbierać w tej serii od Playmobil. Playmobil i Funko. No dobrze, otwórzmy, zobaczmy. Haha, mamy naszego żółwia Leonardo, mamy pierwszy miecz. Uj! O nie! Złamał się! O nie! Najgorzej, przy wyciąganiu złamał się. No dobra, drugi wyszedł, to ok. No to ten pierwszy będzie trzeba skleić. Mam jakiś super klej, także powinno wszystko się udać bez problemu. Zobaczcie tymczasem naszą figurkę żółwia Ninja. No i cóż, mamy naszego żółwia Leonardo ze swoim tutaj domkiem, czy plecaczkiem, właściwie tak to bardziej wygląda. Ma on oczywiście frotki niebieskie, to jest ten właśnie z niebieskim kolorem. Oczywiście wszystko się rusza, ręce, nogi, typowo, głowa nie, natomiast ręce właśnie i... Nie, nogi nie, właściwie tylko w środku, takie typowe jak figurki Playmobil. Nogi to się chyba w pasie bardziej zginają, ręce natomiast się podnoszą, ramiona. No dobra, drugiego bym wsadziła też, ale no niestety mi się może nie udać, gdyż się zepsuł. Ale myślę, że uda się to bez problemu skleić super glue. No i co? Co powiecie na temat tej figurki? Na temat tego, co Playmobil tutaj wyprodukował ostatnimi czasy? Jest całkiem spora, musicie przyznać. Mam tutaj inną figurkę, jak widzicie, do porównania. Ten jest mały, natomiast normalne figurki Playmobil dorosłego są troszeczkę wyższe niż ten maluch, ale mimo wszystko dużo mniejsze niż nasz żółw ninja, musicie przyznać. Myślę, że może mieć tak z 15-20 cm ta figurka. Naprawdę bardzo fajna, jest też dość szeroka w porównaniu do reszty. No, czyli cóż, no, gigant wśród figurek Playmobil. Lajkujcie oczywiście, jeśli się Wam podobał dzisiejszy filmik, jeśli podoba się Wam seria z żółwiami Ninja i widzimy się już następnym razem. Cześć!